Także pierwszy dzień 48. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym mamy za sobą, a zastanawiając się, w czym tkwi jego wyjątkowość, należy powiedzieć jeszcze to, iż jest to festiwal, który stawia na muzykę rdzenną, czyli tą tradycyjną. Nie jest to ten taki folkloryzm, ostatnio bardzo popularny, czy też muzyka inspirowana folklorem, ale jest to ten czysty, rdzenny folklor, który tutaj jest wykonywany w czystej postaci i chyba to tworzy ten festiwal wyjątkowym. Jest to jedyny tego typu festiwal w Polsce i dlatego też o to dbamy, by ta konwencja została zachowana. Festiwali folklorystycznych w Polsce jest dosyć dużo, można nawet powiedzieć, że coraz więcej, bo folklor jest odkrywany na nowo. Ja się z tego bardzo cieszę, bo nawet jeżeli nie jest to ten folklor taki czysty, to niech przynajmniej on będzie jakiś tam rekonstruowany, czy też przetwarzany, bo to też jest w pewien sposób przygoda, prawda, z tym prawdziwym folklorem, bo tutaj trwają prawdziwe korzenie i bardzo się cieszymy, że jeszcze w Polsce jest tak wiele różnych zespołów, grup, wokalistów, znaczy wokalistów, to nazwać to śpiewaków raczej, prawda, a także kapel ludowych, które ten folklor pielęgnują. No niestety nie jest tego dużo, prawda, bo jest to jak gdyby pewne zjawisko elitarne, ale kiedy z całej Polski zjadą się tutaj wszyscy do Kazimierza, to naprawdę robią się z tego tłumy, tak więc możemy zobaczyć tutaj przepiękne stroje, muzykę praktycznie z każdego zakątka Polski i jest to przede wszystkim bardzo odkrywcze, bo wtedy możemy poznać, jak różnorodna jest Polska, że w zasadzie Polska jest tym tylko wspólnym mianownikiem, natomiast tutaj naprawdę przenikają się te wszystkie wpływy. Możemy zobaczyć tutaj praktycznie każdą krainę etnograficzną, dlatego nie trzeba jeździć po całej Polsce, żeby to wszystko odkryć. Wystarczy przyjechać do Kazimierza w ostatni weekend czerwca, by to zobaczyć wspólnie, podczas wspólnej zabawy, podczas wspólnego śpiewania, koncertowania, a tak jak mówiłem też rano, nie traktujemy to wyłącznie jako, powiedzmy, taką, nie wiem, jako jakiś festyn kultury ludowej, traktujemy to niezwykle poważnie, bo naszym zadaniem jako Wojewódzkiego Ośrodka Kultury jest przede wszystkim ochrona, ale także przekazywanie tej tradycji następnym pokoleniom, bo zawsze powtarzam, że nie jest to nasza własność. To jest depozyt, który otrzymaliśmy od pokoleń poprzednich i mamy święty obowiązek przekazać go następnym. A jeżeli tego nie zrobimy, no to kiedyś nas za to rozliczą.